Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam na kolejnym naszym spotkaniu. Niestety znowu online, bez możliwości kontaktu, ale liczę, że to już może ostatni raz, kiedy widzimy się w ten sposób. A następne nasze spotkanie będzie już razem z dziennikarzami. Będzie możliwość zadawania również pytań. Chociaż dzisiaj w Radiu Leliwa tych pytań było wiele, na większość z nich postarałem się odpowiedzieć, a to dzisiejsze spotkanie proszę potraktować jako podsumowanie 2020 roku. Jest jeszcze styczeń, czas na podsumowania poprzedniego roku to właśnie dobry miesiąc. W lutym będziemy znali także większość już naszych wyników finansowych z poprzedniego roku. Więc drodzy Państwo, to był dziwny rok. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego samego zdania. Rok, który był pod znakiem pandemii, pod znakiem COVID-u. Na pewno było nam wszystkim bardzo trudno i od tego chciałbym zacząć. Ta pandemia wymusiła różne decyzje. Nie zawsze byliśmy przekonani, nie zawsze ja jako prezydent miasta byłem przekonany, co powinniśmy czynić, jakie decyzje podejmować, ale wiedziałem jedno, trzeba reagować błyskawicznie, trzeba działać bardzo szybko w tej nienormalnej sytuacji. Drodzy Państwo, rok 2020 zapowiadał się bardzo udanie. Po styczniu i lutym wydawało się, że wyprostowaliśmy w mieście całkiem sporo rzeczy i możemy naprawdę myśleć o dobrym 2020 roku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dla miasta jako miejsca, gdzie działy się inwestycje, gdzie postaraliśmy się robić wiele rzeczy dla mieszkańców, był to dobry rok. Ale myślę, że dla Państwa jako mieszkańców, dla Państwa jako przedsiębiorców, dla Państwa jako ludzi, wokół których rozsiewała się pandemia, był to rok na pewno trudny, zły. Mam nadzieję, że taki rok się już nie powtórzy i ten 21 będzie lepszy. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od COVID-u. Od COVID-u, dlatego że on nam zaburzył bardzo, bardzo wiele rzeczy. W tej sytuacji nienormalnej stanęliśmy naprawdę na wysokości zadania. Postaraliśmy się, aby spowodować to, żeby Tarnobrzeg był bezpieczny, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby czuli się zaopiekowani. Patrząc na decyzje, na liczbę działań, które podejmowałem, które podejmowaliśmy razem z urzędnikami, które podejmowały nasze służby, wydaje mi się, że każdy odczuł właśnie to, o czym mówię. Zaopiekowanie i to, że mieszkańcy, że ludzie nie zostali sami sobie. Zaczęliśmy od takich kroków klasycznych, od dezynfekcji ulic, całej przestrzeni publicznej, bo to i chodniki, i wiaty przystankowe, i sygnalizacja świetna, i miejsca, gdzie ludzie czekali w kolejkach do sklepów. To akcja informacyjna. Mówię o tym dlatego, że podejrzewam, że wielu spośród Państwa już może nie pamiętać o wielu elementach, które postaraliśmy się przygotować. Cała akcja informacyjna, chociażby o ogólnonarodowej kwarantannie i zachowaniu tej wyjątkowej ostrożności. Pewnie Państwo pamiętacie o plakatach na ławkach. Mam nadzieję, że pamiętacie o tych plakatach, o tych tarczach, które zostały przekazane do wszystkich miejsc, gdzie mogliście Państwo robić zakupy. Te tarcze wiszą jeszcze w niektórych sklepach. Jeszcze widzę, że są użytkowane i bardzo się cieszę. To była informacja o dopuszczalnej liczbie klientów. Zresztą ta informacja też była wykorzystana potem w mediach publicznych. W październiku jeździły między innymi samochody OSP z informacją o pandemii, z informacją o tym, jak minimalizować możliwości ryzyka zakażenia. Trudną decyzją było czasowe zamknięcie targowiska. Bardzo trudną decyzją, bo miałem świadomość tego, że uniemożliwiam w tym momencie spokojne zakupy części mieszkańców, ale także nie pozwalam tym, którzy handlują, utrzymują się
właśnie z handlu warzywami, żywnością, ale także ubraniami. Dlatego stworzyliśmy, drodzy Państwo, bazę i wsparliśmy tych wszystkich, którzy handlują, którzy zajmowali się chociażby dowozem warzyw i owoców. Stworzyliśmy bazę i dzięki tej bazie można było uzyskać informacje, kto z czym może pod same drzwi podjechać, z jakimi produktami. Myślę, że to było bezpieczne i to było też wyjście naprzeciw potrzebom tych, którzy zajmowali się handlem, ale także tych, którzy chcieli kupować z żywą, zdrową, ekologiczną żywność. Doposażaliśmy także w środki ochrony. I tutaj myślę, że i szpital, i placówki świadczące opiekę nad osobami starszymi, osobami chorymi, placówki handlowe, także kościoły. To były maseczki, to były płyny, to były rękawiczki, to były przyłbice. Staraliśmy się zadziałać na każdy apel, każdy sygnał, stąd i ratownicy medyczni, i policja, i straż pożarna, i pielęgniarki środowiskowe. Każdy, kto zwrócił się do nas z taką prośbą, takie wsparcie otrzymał. Czy DPS, czy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, czy wreszcie placówka dla chłopców w Mokrzeszowie. To były wszystkie rzeczy, które staraliśmy się, drodzy Państwo, zapewnić. Kupiliśmy, sfinansowaliśmy właściwie, 6 respiratorów dla tarnobrzeskiego szpitala. Przekazaliśmy także 150 tysięcy na taką klasyczną, zwyczajną działalność na potrzeby szpitala, bo wiem, że to było ratowanie życia ludzkiego. To nie zna ceny i uważam, że postąpiliśmy bardzo słusznie. Przygotowaliśmy dla mieszkańców pakiety. Dla każdego gospodarstwa ponad 18 tysięcy pakietów, tak zwany pakiet antycovidowy. Zaczęliśmy bardzo szybko. Dzięki temu mieszkańcy zostali doposażeni, bo nie powiem, że wyposażeni, bo to byłoby zbyt duże uproszczenie. Doposażeni w środki ochrony. Maseczka, płyn, rękawice. Tutaj wielki ukłon w stronę spółdzielni mieszkaniowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej za szybką dystrybucję. Proszę Państwa, 18 tysięcy pakietów, macie Państwo świadomość, ile czasu byłoby potrzeba, gdyby normalnym trybem to rozwieźć, roznieść po mieszkańcach. Przyłbice dla pracowników sklepów. Doszedłem do wniosku, że to są osoby najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. W związku z tym przyłbice chroniące powinny znaleźć się na pewno wśród pracowników sklepów. Ale nie tylko. Trafiły one również do między innymi osób, które prowadziły działalność gospodarczą, właścicieli restauracji, ale także stacje paliw, także przychodnie weterynaryjne również trafiły do parafii tarnobrzeskich. Zaopiekowaliśmy się także listonoszami, bo tu miałem świadomość, że chyba byliśmy jedyni, którzy wsparli naszych listonoszy. Także zadbaliśmy o bezpieczeństwo wiernych, chociażby do parafii tarnobrzeskich trafiały maseczki ochronne, trafiały płyny dezynfekcyjne, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia. Dozbrajaliśmy służby nasze na tyle, na ile było to możliwe. Ci wszyscy, którzy walczyli z epidemią na pierwszej linii, otrzymali od nas wsparcie i mam nadzieję, że to wsparcie spowodowało, że Tarnobrzeg był w czasie epidemii bezpieczny. Szczególną troskę staraliśmy się wykazywać wobec naszych seniorów. Pojawiły się 2 specjalne numery informatora seniora. Ze wszystkimi informacjami, które dotyczyły walki z pandemią, dystansu, który powinni byli zachowywać, miejscami, które mogą służyć pomocą naszym seniorom, telefonami. Więc mam nadzieję, że to był także element, dzięki któremu nasi seniorzy czuli się zaopiekowani. Zorganizowaliśmy akcję w samo południe. Chyba w żadnej miejscowości w Polsce, a jeżeli tak, to dużo później pojawiły się tego typu rzeczy. Akcja w samo południe na tarnobrzeskich osiedlach każdy, kto potrzebował pomocy, mógł wywiesić swój biały znak, a OSP to były te służby, które jeździły i sprawdzały, komu, w jakim zakresie trzeba pomóc. Czy komuś należy pomóc w zakupach, czy komuś w dowozie na przykład do lekarza, czy w inny sposób. To
Wielu mieszkańców naszego miasta skorzystało z tej pomocy. Uruchomiliśmy również specjalny telefon dla seniora. Akcja Telefon dla seniora cieszyła się dużą, jeżeli mogę wyrazić się w ten sposób, popularnością. Bardzo wiele osób skorzystało. Właśnie między innymi ci, którzy bali się wyjść. Tak zwyczajnie, po prostu po ludzku obawiali się, że wychodząc mogą się zarazić. Tym osobom pomagaliśmy. On był aktywny od 8 do 16 przez każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku. Również widząc, co się dzieje na rynku przedsiębiorców, starałem się przyjść im z pomocą na tyle, na ile było to możliwe. To było chociażby zwolnienie z czynszu, jeżeli prowadzili taką działalność na mieniu miejskim. Apelowałem również do osób prywatnych, że jeżeli taka działalność jest prowadzona w ich lokalach, żeby również zmniejszyli czynsze dla osób prowadzących swoją działalność. Była możliwość odroczenia terminu podatku od nieruchomości, rozłożenia go na raty. Odstąpiliśmy od tej opłaty 40 euro za zwłokę. Również wstrzymałem, drodzy Państwo, wysyłkę upomnień czy wezwań do zapłaty. Za dzierżawę w ogródkach zeszliśmy do przysłowiowej złotówki za metr kwadratowy. Również pojawiła się, drodzy Państwo, lista punktów tych, które mogą prowadzić działalność, oczywiście na zasadzie stołowania na odległość, czyli działalność wywozu, przywożenia jedzenia, zadzwoń, zamów, odbierz. Taka lista się pojawiła bardzo szybko, zresztą została opublikowana chyba przez wszystkie media społecznościowe i nie tylko, więc ci, którzy prowadzą taką działalność, myślę, że również zostali tutaj zaopiekowani. Bardzo trudnym wyzwaniem była edukacja. Bardzo szybko zamknięto szkoły i ta edukacja zdalna toczyła się przez wiele miesięcy i toczy się do dzisiaj. Dzisiaj klasy 1-3 tylko mogą uczestniczyć w tych zajęciach, pozostała młodzież, dzieci czekają. Wsparliśmy naszą młodzież, mając świadomość tego, że w niektórych rodzinach potrzeba 2, 3, 4 komputerów, tabletów. Zakupiliśmy taką właśnie liczbę, 141 tabletów dla tarnobrzeskich szkół. Do tego uczestniczyliśmy w 2 grantach, z których można było zakupić w jednej transzy 85, w drugiej 45 komputerów, laptopów. Trafiły do tarnobrzeskich szkół, zostały wyposażone młodzieży. One wrócą po pandemii, one będą zasilały tarnobrzeskie szkoły dalej. Również mając świadomość, że maluchy nie mogły chodzić do naszych żłobków, zostali rodzice zwolnieni z opłat za te miesiące, kiedy nie mogły w nasze placówki świadczyć opieki. Drodzy Państwo, i w tym kontekście również chciałbym wspomnieć o czym już właściwie w Tarnobrzegu zapomnieliśmy. Kiedy rozgorzała wielka dyskusja, czy płacić ZUS, czy nie warto przez tyle lat niepłaconego ZUS-u w terminie, czy nie warto iść w tym kierunku dalej. Drodzy Państwo, dzięki temu, że miasto spłaciło ZUS, że jesteśmy na bieżąco w tej chwili i w poprzednim roku byliśmy na bieżąco, nasze jednostki mogły, drodzy Państwo, postarać się o pomoc z tarczy. I dzięki temu ponad 1 000 000 złotych, właśnie dzięki temu, że ten ZUS był spłacony i płacony regularnie, te pieniądze trafiły do naszych jednostek. Bez spłaconego ZUS-u tych pieniędzy nie byłoby w tarnobrzeskich placówkach. Warto o tym wspomnieć, dlatego że większość z nas już o tym zapomniała. Zupełnie zapomniała, że taki fakt kiedyś miał miejsce. Drodzy Państwo, to tyle pokrótce o pandemii, bo nie chciałbym się też rozwodzić. Cały czas mamy z nią do czynienia i wiemy, ile jeszcze problemów może nam nastarczyć. Oby nie, oby to był już ostatni oddech pandemii. Drodzy Państwo, mimo COVID-u pracowaliśmy na tyle, na ile można było normalnie. Czasem zdalnie, ale większość zadań, które były nam zlecone, została wykonana zgodnie z terminami i funkcjonowało to, myślę, że mimo całego pandemicznego szaleństwa, bardzo przyzwoicie.
Dlatego kilka słów na temat roku 2020 w kontekście już miasta i jego działalności. Drodzy Państwo, rok 2020 to rok, w którym starałem się realizować strategię, o której mówiłem już w 19. Ta strategia to równomierny rozwój i równomierne zadbanie o trzy obszary Tarnobrzega. Drodzy Państwo, popatrzcie na nasze miasto. Składa się ono właściwie z trzech części. Jest to miasto razem z osiedlami, jest to jezioro Tarnobrzeskie i strefa ekonomiczna. I to jest priorytet strategii mojej, jeżeli chodzi o miasto. Rozwój, równomierny rozwój tych trzech miejsc, tych trzech obszarów. A z drugiej strony pójście także w kierunku miasta ekologicznego, miasta zdrowego. Bo taką opinię Tarnobrzeg ma wśród bardzo wielu mieszkańców i wśród wielu tych, którzy tutaj przyjeżdżają. Zacznijmy od samego miasta. Miasto wraz z osiedlami. Nie ma oczywiście, drodzy Państwo, możliwości, żeby wszyscy mieszkańcy poczuli się równo zaopiekowani. To słowo dzisiaj padało już kilka razy, ale będę go chyba cały czas używał, bo myślę, że wielu ludzi w tej sytuacji, w której są, oczekuje zaopiekowania. Drodzy Państwo, Tarnobrzeg, centrum, osiedla. Ten rozwój przez lata na pewno nie był równomierny. O tym również dzisiaj mówiłem, o tym mnie również pytano w Radiu Leliwa i chciałbym, żeby Tarnobrzeg właśnie rozwijał się równomiernie. Stąd wiele inwestycji i pewnie sami Państwo byście się zdziwili, gdybyście popatrzyli, ile kartek jest z inwestycjami, które były wykonywane w naszym mieście. Nie wiem, czy uda mi się o wszystkich opowiedzieć, ale chociaż przypomnę te, które myślę, że dla Tarnobrzega były najistotniejsze. Co remontowaliśmy, jeżeli chodzi o samo miasto? Ulica, droga 723, skrzyżowanie Sikorskiego, Wyszyńskiego, Zwierzyniecka. Ulica 758, Mickiewicza, od ronda przy Szpitalnej Niepodległości aż do Kochanowskiego. Remont 758, Mickiewicza, od skrzyżowania z Wisłostradą aż po Szpitalną Niepodległości. Mickiewicza od Wisłostrady w stronę Rzeszowa. To kolejna inwestycja. Także zauważcie Państwo, już sama Mickiewicza w trzech odcinkach. Te dwa, o których na początku powiedziałem, to były te odcinki, o których Państwo mówiliście, interweniowaliście, wielokrotnie podkreślaliście, że jak może Tarnobrzeg wyglądać tak obok szpitala, obok dworca PKS. Dzisiaj mamy prostą, ładną drogę, bezpieczną przede wszystkim, z miejscami parkingowymi. Do tego, drodzy Państwo, przygotowywanie dokumentacji na m.in. Gwarka, Skarbków, kawałka ulicy Królowej Jadwigi, przygotowanie przebudowy ulicy Moniuszki ze skrzyżowaniem od 1 maja aż do Mickiewicza, również ulica Kwiatkowskiego, remonty, chociażby przy ulicy Marczaka, przy ulicy Świętej Barbary, wzdłuż ulicy Olszowej, opracowanie dokumentacji dotyczącej mostów na Trześniówce, na Żupawce, to ulica Bema, odrestaurowanie centrum Mokrzyszowa, rozpoczęcie przebudowy ulicy Orląt Lwowskich, przebudowa, zaczęliśmy to, drodzy Państwo, chociaż może jeszcze nie widać, wszystkich parkingów i chodników przy Mickiewicza 5, 5A, 5B. Chodniki przy Fabrycznej, przy Przywiślu, przy Moniuszki. Inwestycja, drodzy Państwo, w oświacie, tu również, chociażby winda w zespole szkół specjalnych. Sanitariady w LO, dach w zespole szkół numer 2. Remonty również
przy Zespole Szkół Staszica, przy szkole numer 10. Monitoring chociażby na osiedlu Sielec, również w Miechocinie, oświetlenie Miechocina, oświetlenie fragmentu Sobowa, oświetlenie chociażby Miechocinie tego słynnego parku rekreacji. Drodzy Państwo, tych elementów, oświetlenie w zamku, można by było tutaj wymienić, proszę, wiele. Drodzy Państwo, tych remontów, tych prac było bardzo wiele. To jest cała lista. Myślę, że ona będzie niedługo do wglądu, żeby zobaczyć, zapoznać się. Przede wszystkim, ile kosztowały nas wszystkie inwestycje i bieżące utrzymanie dróg, bo to wydział T i D. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, inwestycje głównie drogowe, bo na to najczęściej mieszkańcy narzekają, inwestycje w chodniki, oświetlenie, ale również Fundusz Inwestycji Lokalnych. To, co już w pierwszym etapie zaczęliśmy w tamtym roku, bo już są rozstrzygnięte przetargi na niektóre inwestycje, ale także to, co przed nami. Mieszkańcy na pewno, drodzy Państwo, czekają chociażby na drugi etap parkingu przy, no, może to źle zabrzmi, ale przy cmentarzu na Sobowie. Również ścieżki i chodnika od ulicy Warszawskiej wzdłuż ulicy Litewskiej właśnie w kierunku cmentarza. A przed nami, drodzy Państwo, pierwsze prace, właściwie pierwsze wykonane, kolejne prace na ulicy, na osiedlu Przywiśle, na tym starszym, ładnym osiedlu Tarnobrzega, które dzisiaj było również tematem wielu pytań i także się nie dziwię. Wreszcie, drodzy Państwo, zakończenie pewnych robót. Ścianka wspinaczkowa, która się może kojarzy z ładną bryłą, ale może się kojarzyć także z inwestycją nieskończoną, tak jak Szkieletor w Krakowie. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby kończyć inwestycje. Nie rozpoczynać tylko, ale jeżeli coś jest rozpoczęte, kończyć. Stąd ścianka, stąd także stadion. Te miejsca, które znajdują się pod trybunami, one są niedokończone. Dokończmy je. One będą służyły drużynie, młodzieży, ale będą służyły, myślę, również przedsiębiorcom. Dlatego, że to jest idealne miejsce chociażby po to, żeby można było tam prowadzić na przykład działalność rehabilitacyjną czy leczniczą. Drodzy Państwo, i ekomiasto, o którym pozwolicie, powiem chwilę później. Drugim miejscem to jest, drodzy Państwo, nasze jezioro. Myślę, że ci, którzy byli już nad naszym jeziorem, był taki czas, kiedy można było go odwiedzić bez obawy o mandaty. Ci z Państwa, którzy tam byli, ci z Państwa, którzy na przykład na święta Bożego Narodzenia mieli okazję troszeczkę pojeździć, albo ci, którzy przyjmowali swoje rodziny, to pewnie usłyszeli, cóż się dzieje nad jeziorem. Świeci się jak w Hollywood. Było to też przyczynkiem do uwag krytycznych, dlaczego nie oszczędzamy w czasie świąt energii. Ja przypomnę, co prawda, że jest to akurat nie energia, znaczy są to lampy energooszczędne, to są LEDy, one trochę inaczej działają. Ci z Państwa, którzy mają LEDy w domach, na pewno wiedzą. Są przede wszystkim dłuższej żywotności, mniej zużywają energii i myślę, że bardziej przyjazne dla ludzi. Więc piękna ścieżka, piękna droga, piękny chodnik, obok budynki infrastruktury, bo to są i pawilony gastronomiczne, i miejsce dla służb. Jak Państwo zauważyliście, powstają miejsca do siatkówki, bo pojawiają się place zabaw. Jest w tej chwili kończony park linowy. To nie koniec atrakcji. To wszystko również, jeżeli chodzi o całą małą architekturę, jest przygotowywane nad naszym jeziorem. Więc drogi, ścieżki, inwestycja w infrastrukturę, chodniki. I drodzy Państwo, jeszcze jedno. Oświetlenie ścieżki nad nasze jezioro. Również traktuję to jako inwestycję w nasze jezioro. Dzięki tej
oświetlonej ścieżce, mam nadzieję, że będzie lepiej, będzie bezpieczniej przede wszystkim. I jezioro będzie mogło żyć dłużej. Dłużej w ciągu dnia i nocy, a może również, i o tym marzeniu już nieraz powiedziałem, jezioro może żyć cały rok. Pytanie było o ścieżkę do biegów, ale mówię o biegach narciarskich. Pogoda ostatnich dni pokazała, że to nie jest tylko słowo, że to może się ziścić. Pewnie złośliwi by powiedzieli, można będzie przewieźć Starnobrzega trochę śniegu, jak napada. Oczywiście, będziemy mogli także i przewieźć. Drodzy Państwo, i trzeci obszar. Strefa ekonomiczna. Dzisiaj zresztą też były pytania związane ze strefą i to, co się udało zrobić już do dzisiaj. Ulicę Zakładową i Strefową. Strefowa warunkowo odebrana, jak Państwo wiecie, ale to też świadczy o tym, że nawet w czasie pandemii służby działają. Zresztą ci, którzy widzieli wylewanie asfaltu na ulicy Mickiewicza, mogli zauważyć, że urzędnicy nie zamykają swoich biurek o 15:30. I nie wychodzą do domu. Pewnie dla także firm pracujących na tych drogach było szokiem, kiedy o godzinie 23, pierwszej nad ranem pojawiali się urzędnicy, którzy sprawdzali, jak wygląda praca na drodze. Więc jest to strefowa odebrana, tak jak powiedziałem, warunkowo. Ona będzie frezowana, ale to jest początek. Dzięki dobrej współpracy z ARP jest oświetlenie zakładowe, jest piękny parking dla tirów i jest początek. Złożyliśmy kolejne projekty w Funduszu Dróg Lokalnych, projekt na 3-letnie inwestycje w strefie. Liczę na to, że tam te drogi spowodują również, że nie tylko tarnobrzeżanie, ale przede wszystkim inwestorzy zewnętrzni się pojawią. Zresztą już takowe firmy pytają o możliwości inwestycji na terenie strefy. I mam nadzieję, że uda się zachęcić ich do tego, żeby nie było to tak, jak to czasem się zdarza, czyli w mediach widzimy podpisywanie umowy, tylko ona dotyczy strefy poza granicami Tarnobrzega. Inwestycje niestety trochę nas omijały i przy całej wadze powiedzianych słów na naszą prośbę. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj te firmy faktycznie zaczynają od rozmów tu, w tym gabinecie. I liczę na to, że te miejsca, które wyglądają jak Stalingrad w 1943, będą za chwilę wyglądały jak w Kobierzyce w tamtym roku. Proszę Państwa, w tym czasie pandemii funkcjonują nadal nasze spółki miejskie. I to, na co warto zwrócić uwagę. Wszystkie odnotowują plus. Wychodzą na plus. Tygodnik Nadwiślański, który był właściwie skazany na nieomal na zamknięcie, dzisiaj ma dodatni bilans. TBS, który borykał się z potężnymi problemami, dzisiaj chce inwestować i budować nowe bloki. RDM, który również skazany był na klęskę. Dzisiaj ma nowy sprzęt, boryka się na pewno z wielkimi problemami, bo mam świadomość, że to, co dotknęło Tarnobrzeg, wielu miejsc zresztą w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach nieomal, to potężny problem chociażby ze śniegiem. RDM, drodzy Państwo, spotkał się z tym problemem po raz pierwszy. Dla RDM-u to było pierwsze tego typu zadanie, odśnieżanie miasta. I mam świadomość, że braki sprzętowe nadal jeszcze są, ale wyszli na prostą. Zaczynają działać na rynku i myślę, że będzie ciąg dalszy. Agencja Rozwoju Regionalnego, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego również kończy ten rok z zyskiem. Tarnobrzeskie wodociągi, do których trzeba było je dokapitalizowywać kwotą 2-2,5 miliona, w tym roku będą dokapitalizowane już tylko kwotą 0,5 miliona i liczę, że kolejne lata to będą już dywidendy. Wreszcie kopalnia w likwidacji.
Bardzo trudny temat, drodzy Państwo. Temat Piaseczna został dzięki dobrej współpracy między kopalnią, dyrekcją kopalni, między miastem, ale także osobami z zewnątrz, posłami, również osobami z rządu, ten problem został do 27 roku rozwiązany. Ale ostatnie nasze rozmowy, między innymi z panem marszałkiem województwa świętokrzyskiego, z panem posłem Markiem Kwitkiem i kilkoma jeszcze innymi osobami, pokazują, że problem Piaseczna może zostać w miarę szybko, a przede wszystkim bezboleśnie rozwiązany. To cieszy, bo te spółki miejskie, drodzy Państwo, to jest nasz majątek, powinniśmy o nie dbać i powinniśmy robić wszystko, żeby większość działań na terenie miasta to była działalność właśnie naszych spółek miejskich. Temat, który spędza sens powiek nadal, nie tylko mnie, mieszkańcom, wszystkim chyba mieszkańcom Polski, nie tylko. Ceny śmieci. Drodzy Państwo, przez wiele lat, nie chcę już do tego wracać, temat, który był właściwie trochę zrzucany z jednego na drugiego, z poprzednika na następcę, trzeba było się w tym w końcu zmierzyć. Mamy dzisiaj opracowaną strategię, pierwszą strategię na poziomie miasta a propos odpadów śmieciowych. Warto o tym pamiętać. Składaliśmy pierwszy wniosek o wiaty, o rozbudowę wiat. W tej chwili składamy kolejne. Tamten nie spełnił wymogów formalnych. Chodziło o bardzo drobną rzecz. Pół punktu nam brakło do zakwalifikowania. Dzisiaj złożyliśmy następny wniosek na rozbudowę wiat, na powiększenie ich liczby i przejęcie tych wiat, bo to jest, drodzy Państwo, możliwość tak naprawdę również innego wywozu, a także innej segregacji. Więc tu jesteśmy na bieżąco, proszę Państwa, w kontakcie, w rozmowach. Nawet w tej chwili toczy się konferencja z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Cały czas jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Klimatu, ale także rozmawiamy z gminami sąsiednimi nad pewną wspólną strategią i mamy pewne przemyślenia i pewne pomysły, które myślę, że zostaną w najbliższych latach, ale latach, drodzy Państwo, zrealizowane. Dzisiaj, od 1 stycznia, cena śmieci w Tarnobrzegu jest o 3 zł niższa w stosunku do roku 2020. Ci z Państwa, którzy mają kompostownik, będą płacili jeszcze o 3 zł mniej. Także z 29 na 26, jeżeli jest kompostownik zgłoszony, to 23. Myślę, że o tym warto pamiętać. Warto pamiętać, bo problem śmieciowy jest problemem ogólnoświatowym. Temat, który jest jeszcze żyjącym tematem, ale o którym chciałbym też jeszcze dwa słowa powiedzieć. Drodzy Państwo, kolekcja dzikowska. W tamtym roku podjęliśmy tę decyzję. Uważałem, że należy negocjować z rodziną państwa Tarnowskich. Rada Miasta przychyliła się do tego, o czym mówiłem. Kupiliśmy kolekcję dzikowską. Dzięki temu, że rozmawiałem z panem ministrem Piotrem Glińskim, udało się nam już pozyskać część środków zewnętrznych. 350 tysięcy zapłaciliśmy w tamtym roku. W tym roku kwota 3 miliony 650 tysięcy. Ubiegam się o rezerwę premiera. Jesteśmy cały czas na etapie rozmowy z kancelarią pana premiera Mateusza Morawieckiego i z panem ministrem Michałem Dworczykiem. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Walczymy o to, żeby ta kolekcja była w Tarnobrzegu, żeby ona została, żeby ta kolekcja, która już w samej nazwie nosi tytuł dzikowska, była nadal dzikowską, a nie wrocławską, krakowską lub jakąkolwiek inną. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że to jest własność prywatna i Państwo Tarnowscy mogli z nią zrobić, co chcieli. Ten, kto by się zgłosił i dał dobrą cenę, mógł tę kolekcję czy elementy tej kolekcji kupić. Nieprawdą jest, że Państwo Tarnowscy nie mogli jej sprzedać. Rękopisu pana Tadeusza nie mamy w Tarnobrzegu. Przypominam, mogliśmy mieć. Drodzy Państwo, ale dbałość o to miejsce to także w
tym roku przeprowadzone, w tamtym roku, przepraszam, przeprowadzone wszystkie prace związane z ochroną PPOŚ. Wreszcie z oświetleniem. Dzisiaj kto wjeżdża do zamku, myślę, że w innej epoce się rodzi. Miałem okazję kilka razy być ostatnio w zamku i przy jeszcze tej, może nie najlepszej dla osób, które chodzą po ulicach i po chodnikach, aurze, to park, to zamek oświetlony, wygląda rewelacyjnie. Zachęcam do tych spacerów. Także spacerów bardziej romantycznych, o drugiej, o trzeciej nad ranem. Drodzy Państwo, ktoś, kto nie spacerował po takich pięknych miastach o drugiej czy o trzeciej nad ranem, nie wie, co stracił. Drodzy Państwo, i mamy również pozytywną opinię konserwatora zabytków, jeżeli chodzi o kolekcję dzikowską. Otrzymaliśmy to niedawno, kilka dni temu. Jest jak najbardziej wspierająca nas w zakupie tej kolekcji. Ale nawet jeżeli to wsparcie, liczę, że tak się nie stanie. Jeżeli tego wsparcia byśmy nie dostali, to w budżecie miasta pieniądze na kolekcję są. Drodzy Państwo, w tamtym roku mieliśmy okazję, mimo tego, tak jak powiedziałem, szaleństwa pandemicznego, otworzyć drugi dom seniora. Drugi dom seniora plus. Zdążyliśmy przed pandemią, ale już ogólnopolską kartę seniorów wręczyliśmy niestety w czasie pandemii. Symbolicznie był tu delegat z Krakowa. Była bardzo ograniczona grupka osób w wieku senioralnym. Ta ogólnopolska karta seniora będzie działać dla naszych seniorów w całej Polsce. Z Naturą 2000 również daliśmy radę w tym roku ją otworzyć. Przepiękne miejsce. Do tej pory wielu młodych ludzi, wiele dzieciaków Starnobrzega z tego skorzystało, ale nie tylko Starnobrzega. Myślę, że tych tysięcy będzie bardzo wiele. Natura, obok park, obok zamek, kolekcja dzikowska. Trochę bliżej miejsce, gdzie będą mogli potańczyć lub ewentualnie uczyć się sztuk walki. To także dbałość o tę inną stronę naszego życia w Tarnobrzegu. A propos innego życia, skatepark. Mimo, że były z nim problemy, skatepark został odebrany i to, o czym marzyły właściwie dzieciaki, no chociaż młodzi ludzie w Tarnobrzegu, żeby rozbudować ten skatepark, żeby on spełniał ich oczekiwania, zostało to przeze mnie zrobione. Dzisiaj wiem, że potrzebowaliby jeszcze kilku innych rzeczy. Myślę, że to szansa na pomyślenie o tym, aby faktycznie młody człowiek mógł trochę poszaleć także i na rolkach, i na hulajnodze. Z takich rzeczy, które również są w tej może trochę innej strefie, to chociażby akcja 50-15. To była akcja związana z wyborami. Wyborami i frekwencja w osiedlach to była rzecz, która mnie jako samorządowca z jednej strony, z drugiej strony człowieka, który z tak zwaną wiedzą o świecie, wiedzą obywatelską, wiedzą o społeczeństwie miał do czynienia przez wiele lat swojego życia, uważałem, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego to jest między innymi zachęcanie do wyborów. I dzięki tej akcji faktycznie frekwencja wyborcza w Tarnobrzegu była bardzo przyzwoita. A te osiedla, w których była najwyższa, zamiast 50-15 dostały 10-20-30. To były pieniądze na ich inwestycje lokalne, na to, co wydawało im się, że jest najważniejsze i na co zwykle brakuje pieniędzy w takich normalnych, budżetowych wydatkach. Drodzy Państwo, idol. Coś to takiego. Pewnie Państwo nie pamiętacie, że stworzyliśmy przewodnik po Tarnobrzegu dla osób z niepełnosprawnością. Tych, którzy nie widzą lub niedowidzą, mają dzisiaj swój przewodnik po mieście. Dzięki temu wygraliśmy takie współzawodnictwo, jeżeli mogę tak to nazwać, właśnie w Rzeszowie. Ruszył ten nasz idol dalej na poziom centralny. Tam może nie zdobył laurów, ale został bardzo mocno dostrzeżony, że
Również, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to bardzo ważny element funkcjonowania w mieście. I taka drobna odskocznia. W czasie dzisiejszego spotkania w Leliwie jedna z pań zadała mi pytanie, kiedy będzie podjazd w przedszkolu numer 3. Wracając z Radia Leliwa, przeszedłem tamtędy i zobaczyłem, że jest coś, co jest, przepraszam za wyrażenie, elementem, który próbuje udawać podjazd dla osób na wózkach lub zjazd. Faktycznie takiego klasycznego nie ma. Ten zjazd przy przedszkolu numer 3 jest niesamowicie spadzisty i myślę, że nikt nie byłby w stanie ani na wózku zjechać, ani wjechać. Więc na pewno, tak jak powiedziałem, budynki użyteczności publicznej powinny być wyposażone w tego typu zjazdy i będę się zastanawiał, jak zdobyć środki, aby taki wjazd również w przedszkolu numer 3 zrobić. Przepraszam za taką drobną tutaj, drobny element odskoczni, ale myślę, że ta osoba, która wtedy dzwoniła i może teraz mnie słucha albo usłyszy w odtworzeniu, będzie wiedziała, o czym mówię, bo faktycznie takiego zgłoszenia wcześniej nie miałem. A propos dzieci, również w pandemii, przepraszam, bo wracam do tego, ale wydaje mi się, że to był również element bardzo istotny, uruchomiliśmy w Tarnobrzegu brzegu telefon, niebieski telefon, taki dla tych, którzy czują się w depresji, czują się sami, czują, że nie potrafią, czują, że nie wiedzą i chcą, żeby im ktoś pomógł. Ktoś w wyciągnięciu albo z depresji, albo żeby im pomógł w sytuacji na przykład agresji w domu. Więc taki telefon został uruchomiony i on działał. Na szczęście interwencji nie musiało być zbyt wiele. I z tego miejsca też chciałbym podziękować i pracownikom poradni, i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, i także druhom z Ochotniczych Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, to dzięki Wam tak naprawdę Tarnobrzeg, tak jak powiedziałem wcześniej, był bezpieczny, był zaopiekowany. Ludzie, mieszkańcy mogli poczuć, że ktoś o nich myśli, że faktycznie nie zostali sami sobie. Wydaje mi się, że to naprawdę bardzo, bardzo wielki ukłon w kierunku osób pracujących, bo dzięki nim to mogło się zadziać. Często nie liczyli godzin, ile są w trasie, ile są w różnych miejscach, ale chodziło o to, żeby działać. Mimo szalejącej pandemii, szalejącego szaleństwa, udało nam się zrealizować również taki pomysł dla dzieciaków, baśniowy świat Jachowicza. Gadżet, czyli kotek z tego festiwalu, jest do wylicytowania na orkiestrze. Przekazałem go orkiestrze, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zachęcam do tego, żeby go, drodzy Państwo, wylicytować. Przepiękny kotek, zdrowy kotek, nie chory. Dzięki współpracy z Teatrem Polskiego Radia będziemy robili ciąg dalszy. W tym roku planujemy kolejną edycję, planujemy również inne działania, chociażby Dzień Teatru. I mam nadzieję, że w dziedzinie kultury będziemy mogli realizować dalej te zamierzenia, które miały być w 20, ale niestety nie mogły się zdarzyć. Sport dzieci i młodzieży na tyle, na ile mogliśmy, na ile mogłem, wspieraliśmy. Wspieraliśmy tu przy tym stole, bo miałem wielką też przyjemność nagrodzić żeglarkę, kajakarkę i każdego młodego człowieka z przyjemnością będę tu gościł. Dzisiaj będzie okazja, żeby wręczyć również nagrody 8 wspaniałym. Tak, w tym niestety pandemicznym szaleństwie, w bardzo dużym rygorze sanitarnym, ale chciałbym, żeby oni dostali to ode mnie, od prezydenta miasta, bo myślę, że też poczują się, że to jest podziękowanie dla nich, dla tych młodych ludzi, którzy pracują, którzy działają, którzy są wolontariuszami, nie patrzą na to, czy będą z tego coś mieli, czy nie. Chcą pomagać innym ludziom i to jest piękne. Więc myślę, że wrócimy, drodzy Państwo, do tych pomysłów kabaretonów, kabaretu nad jeziorem, koncertów nad jeziorem.
Być może do pewnego pomysłu, który narodził się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, a związany był również z koncertami, z muzyką w zamku, bo myślę, że taka namiastka z tamtego roku już była. Już na przełomie sierpnia i września mieliście Państwo okazję uczestniczyć w takich koncertach, zresztą przepięknych. Bardzo dziękuję za Państwa obecność, było Was wielu i zachowywaliście odpowiednią odległość. Także za to też bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, i na sam koniec, tak jak wspomniałem, Ekomiasto. Ekomiasto i chciałbym, żebyśmy poszli w trzech kierunkach. Jeden projekt jest realizowany cały czas. Tarnobrzeg bez smogu i mam nadzieję, że kolejne edycje Tarnobrzega bez smogu, czyli wymiana kotów i piecyków w mieszkaniach wielorodzinnych, to będzie miał ciąg dalszy. Walczymy o farmę fotowoltaiczną. Tak jak powiedziałem, w drugim filu nie uzyskaliśmy niestety plusów. Mam nadzieję, że w trzecim Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdziemy tych, którzy zobaczą, że to jest proekologiczny, proekonomiczny, prorozwojowy projekt. Więc taka farma fotowoltaiczna, która umożliwiłaby nam oszczędność mniej więcej na poziomie 2 milionów rocznie, jeżeli chodzi o prąd. I wreszcie komunikacja miejska. Elektryczna, ekologiczna. Drodzy Państwo, projekt naszego Czwórmiasta. I tu nieskromnie powiem, że z mojej inicjatywy, to po rozmowie z panią minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, to nasz projekt Czwórmiasta jest w tej chwili już w Brukseli. Jest najlepiej oceniony w Polsce. Liczę na to, że nie tylko w Polsce, że Bruksela również dojdzie do wniosku, że wart jest tego, aby realizować go w Tarnobrzegu, w Sandomierzu, w Nisku i Stalowej Woli. Drodzy Państwo, nie chcę Was zamęczyć, bo mam świadomość, ile rzeczy jeszcze powinienem dzisiaj powiedzieć. Ale w tym miejscu pozwolicie, że zakończę, ale podziękowaniem. Podziękowaniem dla wielu osób, które pomagały nam, które podpowiadały, które sugerowały, z którymi mieliśmy stały kontakt i dzięki którym mogliśmy zrealizować w Tarnobrzegu, albo będziemy mogli zrealizować w Tarnobrzegu jeszcze wiele inwestycji. To między innymi, nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł obrażony, ale między innymi była to możliwość spotkania i rozmów i także pewnych sugestii ze strony dwóch wicepremierów, pana Piotra Glińskiego i pana Jarosława Gowina. To był stały kontakt z panem ministrem Rafałem Weberem. Stały kontakt z panią minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. To było wsparcie od pana ministra Michała Dworczyka. To były stałe kontakty z panem ministrem Marcinem Warchołem, z panem ministrem Jackiem Ozdobą. Również bardzo dziękuję za pełne wsparcie naszych działań na poziomie województwa, bo dzięki panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi, dzięki stałym kontaktom z panią marszałek Ewą Draus, dzięki wsparciu pana marszałka Piotra Pilcha, wreszcie dzięki także wsparciu pani wojewody Ewy Leniart i pana dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Marcina Zaborniaka, to wszystko w Tarnobrzegu mogło mieć lepszy wymiar. I bardzo dziękuję, bo kiedyś usłyszałem, że przecież lepiej może siedzieć w tym gabinecie, tu w tym fotelu i spłynie. Nie, drodzy Państwo, nie spłynie. Żeby realizować zadania miasta, zadania prezydenta, zadania samorządu, to trzeba wyjść na dużo szersze wody. I drodzy Państwo, szczególnie chciałbym podziękować w tym miejscu panu europosłowi Tomaszowi Porębie. Bardzo dziękuję, bo myślę, że bez wsparcia pana europosła wiele z pomysłów pewnie by nie uzyskało realizacji, możliwości realizacji. Myślę, że osobiście będę miał okazję podziękować mu za 2 dni. Spotykamy się w Mielcu w najbliższą sobotę.
będzie okazja, żeby porozmawiać o dalszych pomysłach dla Tarnobrzega. Dalszych pomysłach dla naszego miasta, bo tak jak powiedziałem, to Tarnobrzeg z osiedlami to jezioro i to strefa. I nad tymi trzema rejonami, nad tymi trzema obszarami musimy mocno popracować. Musimy zdobyć kolejne środki, dzięki którym Tarnobrzeg stanie się miastem marzeń. Nie tylko Dariusza Bożka, bo nie o moje marzenia tu chodzi. Chciałbym, żeby to była realizacja marzeń mieszkańców naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję za to, żeście Państwo wytrzymali ze mną 50 minut i liczę na to, że ciąg dalszy nastąpi już w normalnych warunkach. Dziękuję, pozdrawiam i życzę jeszcze raz normalnego i zdrowego 2021 roku.